IPN Małopolska. Region jest nasz. Naszym gościem jest wójt gminy Bożencin, Janusz Kwaśniak. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. To jest pierwsze pytanie do pana, a zarazem to temat debaty społecznej, która odbyła się w Bożencinie. Jakie są wnioski? Wniosków jest sporo. Dyskutowaliśmy o stanie bezpieczeństwa w gminie Bożencin, o zagrożeniach, jakie występują w poszczególnych miejscowościach. Padło wiele sygnałów, jeżeli chodzi o te zagrożenia, które zostały zarejestrowane przez obecnych funkcjonariuszy. No generalnie to spotkanie miało na celu zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa, ale również wyjście policji w kierunku mieszkańców, czyli bliżej obywatela, na zasadzie właśnie takiej otwartej dyskusji. Przedstawiono też kilka ważnych instrumentów, z których mogą korzystać mieszkańcy, jak chociażby krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, gdzie każdy mieszkaniec anonimowo na stronie internetowej może zgłosić istniejące zagrożenie. I to są nie tylko zagrożenia związane z bezpieczeństwem, ale takie sytuacje jak dzikie wysypiska, które gdzieś występują na terenie gminy Bożencin, a zostały zauważone, czy niewłaściwe oznakowanie dróg. To wszystko można zgłosić, jest to rejestrowane w systemie. Poprzez system trafia do najbliższej jednostki policji, jednostka policji albo podejmuje reakcję, jeżeli to dotyczy jej, ich policji kompetencji, albo też kieruje pismo do właściwej instytucji celem rozwiązania problemu. A co pana najbardziej niepokoi w temacie bezpieczeństwa? Najbardziej niepokoją mnie dochodzące sygnały i potwierdzone już przez policję fakty handlu narkotykami, handlu dopalaczami. Jest to powszechne nie tylko w gminie Bożencin, ale w gminach ościennych na terenie całego powiatu. Takich sytuacji jest coraz więcej i tutaj nie tylko mieszkańcy powinni być na to wyczuleni, ale również służby celem walki z tym procederem. No i przede wszystkim budowanie świadomości wśród młodzieży, wśród dzieci w zakresie szkodliwości stosowania tego typu używek. Mieszkańcy także na ten temat dyskutują w internecie. Jeden z internautów pisze: szanowny panie wójcie, dwie sprawy. 90% rowerzystów jeździ po zmroku bez żadnego oświetlenia. 90% kierowców nie włączy kierunkowskazu przy wyprzedzaniu rowerzysty. Jest aż tak źle? Nie ma tak źle. Akurat można by powiedzieć, że relacje tutaj są zupełnie odwrotne, jeżeli chodzi o to stwierdzenie. Być może 10% zdarza się rowerzystów, że jeździ bez oświetlenia i być może 10% czy mniej osób nie włącza kierunkowskazu. No ale takie sygnały też są ważne i cenne i trzeba na to zwracać uwagę. No pewnie patrole policji powinny się częściej pojawiać w gminie Bożencin, żeby tych mieszkańców również w tym zakresie instruować, bo stanowi to istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Inny internauta pisze natomiast o odblaskach. Może trzeba rozdawać więcej odblasków mieszkańcom? Co roku we współpracy z Komendą Powiatową Policji prowadzimy taką akcję i w tym roku przeznaczyliśmy zdecydowanie większą kwotę, bo 1000 zł na rzecz zakupu odblasków i one są dystrybuowane przez dzielnicowych funkcjonariuszy policji w szkołach na terenie gminy Bożencin. To, że te odblaski trafiają, to jedno, natomiast no, ważnym jest, aby one na co dzień były stosowane i tutaj właśnie potrzebna jest edukacja w tym zakresie. Uczulamy na tym punkcie i dyrektorów szkół, i nauczycieli, aby młodzież w jakiś sposób przekonać do tego, żeby te odblaski były po prostu, szczególnie w godzinach wieczornych, rannych, kiedy jeszcze jest szaruga, noszone. Skoro mówimy o bezpieczeństwie, to w kontekście debaty społecznej, jaka odbyła się w Bożencinie, to ważna informacja dla mieszkańców, że ruszyła budowa chodnika w Bożencinie, przez to stanie się na pewno bezpieczniej. Kiedy tak, te prace zostaną bardzo oddane? Istotny ciąg pieszy w Bożencinie Dolnym, a w zasadzie kontynuacja budowy chodnika między Bożencinem Górnym a Bożencinem Dolnym. W zasadzie można powiedzieć, że ten chodnik powstanie do granicy tych dwóch sołectw.
845 metrów, inwestycja realizowana wespół z powiatem przy partycypacji 50-50. Zostanie zakończona w bieżącym roku, więc na pewno będzie bezpieczniej. I jest to już druga budowa ciągu pieszego w roku bieżącym w gminie Bożencin, gdyż wcześniej ukończyliśmy realizację tego typu inwestycji w miejscowości Przyborów na odcinku 400 metrów. Na pewno będzie także bezpieczniej, bo jest rozbudowa oświetlenia ulicznego. To ważny temat dla mieszkańców, zwłaszcza teraz, kiedy mamy coraz po prostu porę jesienną, tak? Jest bardzo szybko już ciemno. Tak, realizujemy rozbudowę oświetlenia ulicznego, kilkadziesiąt nowych punktów świetlnych w miejscowości Bielcza, w miejscowości Przyborów, w miejscowości Bożencin Dolny i w miejscowości Bożencin Górny. W tej ostatniej projektujemy i trwają prace przygotowawcze. To jest ważne z punktu widzenia również bezpieczeństwa. Zresztą sami mieszkańcy zgłaszają nam, gdzie jest potrzeba doświetlenia dróg czy placów. I ta inwestycja w roku bieżącym pochłonęła kwotę blisko 100 tysięcy złotych. I warto podkreślić, że jesteśmy gminą, która nie wyłącza oświetlenia ulicznego w nocy, bo przecież jednym z zadań gmin jest oświetlanie placów i dróg. Oświetlenie uliczne ma służyć mieszkańcom, szczególnie w porze nocnej, dlatego nie zdecydowaliśmy się, mimo że to generuje oszczędności, na taki krok. W marcu otwarto sztandarową inwestycję Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Bożencinie. Już po kilku miesiącach chciałabym zapytać o efekty. Jak ono działa dzisiaj? Czy wszystkie miejsca są zapełnione? Co z rehabilitacją? Funkcjonowanie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Bożencinie oceniam bardzo dobrze. Ośrodek się rozwija. Na chwilę obecną jest około 30 podopiecznych. Pojawiają się nowi chętni. Teraz coraz więcej, bo zbliża się okres jesienno-zimowy. Co do rehabilitacji, zamierzamy ją uruchomić w przyszłym roku. Mowa oczywiście o rehabilitacji świadczonej dla mieszkańców na zewnątrz, bo dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej ona jest na bieżąco świadczona. Dlaczego w przyszłym roku? Dlatego w przyszłym roku, że czekamy na kontraktację, na możliwość zakontraktowania świadczeń rehabilitacyjnych z NFZ-em. Czekamy na termin rozpisania konkursu w tym zakresie, abyśmy mogli skutecznie zawalczyć o dofinansowanie, a mieszkańcy, żeby mieli możliwość korzystania z rehabilitacji również nieodpłatnie. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym, że do gminy Bożencin sprowadzają się, tak, mieszkańcy Tarnowa, Krakowa, Zakopanego i jeszcze okolic tutaj, tak, najbliższych. Czyli te działki budowlane cieszą się dość dużym zainteresowaniem, dużą popularnością. Czy są już całkowicie uzbrojone, czy ten etap jest w trakcie? Znaczy, na bieżąco uzbrajamy osiedla na terenie gminy Bożencin. W roku bieżącym realizowaliśmy pracę na drodze działki 4. Tam wykonaliśmy chodnik, tam wykonaliśmy podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną. Tej nawierzchni nie wykonywaliśmy z tego tytułu, że trwają tam jeszcze budowy u właścicieli działek, które zostały nabyte z zasobu gminnego nieruchomości. Ale też warto podkreślić, że ten zasób, jeżeli chodzi o to osiedle, już praktycznie został wyczerpany. Przygotowaliśmy nowe działki budowlane w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w Bożencinie, Łazach, niedaleko kompleksu leśnego. Więc to, co przyciąga zainteresowanych z zewnątrz, to przede wszystkim atrakcyjne położenie tych działek i stosunkowo niska cena, bo ar działki budowlanej w gminie Bożencin kosztuje od 2 do 2,5 tysiąca złotych, więc taką 10-arową działeczkę można sobie nabyć za 25 tysięcy. Skoro o budowie domów mowa, to dzisiaj w naszych wiadomościach, także w Pulsie Regionu, mówimy o 4-osobowej rodzinie z Bożencina, która będzie mogła w końcu odbudować dom. Poprzedni się spalił, rodzina od urzędników dowiedziała się, że nie może w tym miejscu go postawić, bo będzie stał zbyt blisko wałów przeciwpowodziowych. Po interwencji radia RDN Małopolska urzędnicy z powiatu doradzili, jak zrobić, by wszystko było zgodnie z prawem. Czy gmina pomagała? Pomoże tej rodzinie? Bardzo cenna przede wszystkim inicjatywa Radia RDN Małopolska, za co też jako wójt gminy Bożencin dziękuję. Oczywiście w takich sytuacjach pomagamy, nie tylko samorząd, ale cała społeczność lokalna i nie tylko lokalna.
Gmina już udzieliła pomocy poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pomocy doraźnej tej rodzinie. Caritas przeprowadził zbiórkę środków finansowych, ale też mieszkańcy indywidualnie i przedsiębiorcy, a szczególnie firmy budowlane. Jestem przekonany, że wszyscy się zaangażują i ten dom jak najszybciej zostanie odbudowany. Na pewno nie stanie się to w tym roku, bo to jest niemożliwe ze względu na czas. No, jesteśmy już w październiku, ale że w przyszłym roku ten dom odbudowany zostanie. Do Radia Arden Małopolska codziennie przychodzą interwencje, pytania, prośby o podjęcie tematu i właśnie pytanie od słuchacza dotyczy właśnie również gminy Bożencin. Kiedy zacznie się budowa kanalizacji na terenie gminy? Gmina Bożencin jest dość specyficzną gminą, jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia. Pod tym względem znajdujemy się na 161 miejscu w Małopolsce na 182 gminy. I tutaj można powiedzieć, że nie spełniamy warunków dyrektywy unijnej w zakresie budowy sieci kanalizacji zbiorczej ze względu na niski stopień koncentracji. Tutaj jest wymagane 120 mieszkańców na 1 km sieci, my mamy zaledwie 70-80, co nie znaczy, że tej kanalizacji nie będziemy budować, bo przystępujemy do projektowania w największych miejscowościach, w Bożencinie, w Przyborowie i w Bielczy. Jako że nie spełniamy tych warunków, nie mamy możliwości pozyskania na chwilę obecną dofinansowania, no ale kiedy też będziemy mieli dokumentację projektową i pozwolenie budowlane, wierzę, że pojawią się inne możliwości, a być może te warunki w zakresie dyrektywy unijnej zostaną zmienione po to, abyśmy mogli skutecznie zawalczyć o środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji, a tu trzeba też pamiętać, że jest to najbardziej kosztowna inwestycja, bo wartość tej inwestycji dla gminy Bożencin to rzędna 50 milionów złotych i gmina sama z własnych środków nie jest w stanie jej zrealizować. Czyli przyszły rok? Przyszły rok na pewno nie, natomiast no, w określonej perspektywie czasowej najbliższych 5, być może 10 lat te prace zostaną zrealizowane. Na chwilę obecną mieszkańcom zalecamy budowę oczyszczalni ścieków przydomowych. Skoro ekologicznie się zrobiło, to gmina Bożencin uruchomiła system monitoringu powietrza. Mieszkańcy mogą zobaczyć dosłownie, jakim powietrzem oddychają, jakie kolory się pokazują? Na razie pokazują się kolory zielone, natomiast jesteśmy przed sezonem zimowym i zobaczymy, jak to będzie wyglądać właśnie w okresie zimowym. Niektórym mieszkańcom wydaje się, że jesteśmy tak położeni, że jakość powietrza w gminie Bożencin jest dobra, bo przecież mamy z jednej strony Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu, czyli lasy, z drugiej podobnież Wierzchosławisko Radłowski, Obszar Chronionego Krajobrazu. 25% lesistości gminy, ale to też chcemy mieszkańców uświadomić, że to powietrze wcale w gminie Bożencin nie jest dobre i to są takie działania, które mają określony cel, a mianowicie wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i to gmina Bożencin aktualnie realizuje w ramach środków unijnych. 130 mieszkańców otrzyma dofinansowanie na właśnie wymianę Duża pieców. Duża też lista rezerwowa, z tego co wiem. Mniej więcej porównywalna lista rezerwowa, a doraźnie chcemy osiągnąć taki cel, żeby mieszkańcy mieli świadomość, jaka jest jakość powietrza, ale też mogli sobie wybrać właściwą porę na spacer czy uprawianie różnego rodzaju sportów na zewnątrz. Oddychaj świadomie. Widziałam na waszej stronie internetowej ciekawy plakat, także na Facebooku. Skoro pan mówi o uprawianiu sportu, to bardzo duże zainteresowanie było ostatnią sportową imprezą Bożencińska Dycha. Ile dokładnie osób? Kto wygrał? Druga edycja tej imprezy. Pierwsza zakończyła się dużym sukcesem, stąd duża frekwencja również w tym roku. Ponad 600 uczestników, wliczając to dzieci i młodzież, od przedszkolaków poprzez szkoły podstawowe i gimnazja. Wygrał zawodnik z Ukrainy, natomiast byli też zawodnicy z całego kraju, z Warszawy, z Gdańska, więc bardzo, bardzo duże zainteresowanie. No i oczywiście padł rekord, czyli wynik z poprzedniego roku został pobity. 33 minuty 59, 10 kilometrów. Bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o wyniki osiągane na tego typu imprezach. Mieszkańcy cieszyli się z tej imprezy, ale także komentowali w internecie, sugerując, że być może należałoby zmienić regulamin, żeby
zwycięzca był tutaj z tego regionu. Czyli ograniczyć chyba trochę, zawężyć tak imprezę. Co pan myśli na ten temat? W takim przypadku rywalizacja nie miałaby żadnego sensu. Zawsze w każdym turnieju, w każdych zawodach wygrywają najlepsi i trzeba to uszanować. Nawet jeżeli jest to obcokrajowiec, przecież zawodnicy z Polski, biegacze uczestniczą w tego typu imprezach poza granicami kraju i nikt ich nie wyklucza ani z klasyfikacji, ani z podziału nagród. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był wójt gminy Bożencin, Janusz Kwaśniak. Dziękuję pani, dziękuję państwu.